Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części kursu. Tym razem zajmiemy się stereometrią i nauczymy się rozpoznawać w graniastosłupach i ostrosłupach kąty między odcinkami, np. krawędziami, krawędziami przekątnymi i będziemy również obliczać miary tych kątów. Zacznijmy może od razu od jakiegoś konkretnego przykładu. Narysujemy sobie graniastosłup prawidłowy czworokątny, czyli taki, który ma w podstawie kwadrat. Generalnie, jeżeli w nazwie jakiegoś graniastosłupa pojawia się słówko prawidłowy, to słówko oznacza, że dany graniastosłup ma foremną podstawę. I dodatkowo jeszcze gwarantuje nam, że w naszym graniastosłupie ściany boczne z podstawą tworzą kąt prosty, są prostopadłe do podstawy, krótko mówiąc, żeby nasz graniastosłup nie był pochylony. Takie pochylone graniastosłupy w ogóle nie zdarzają się na maturze, także nie musicie sobie tym głowę zaprzątać. Najważniejsze jest, abyście pamiętali, że jak się pojawia słówko prawidłowy, to że mamy w podstawie wielokąt foremny. Prawidłowy czworokątny, no to czworokąt foremny w podstawie, czyli kwadrat. Prawidłowy trójkątny, to trójkąt równoboczny w podstawie. Prawidłowy sześciokątny oznaczałoby, że mamy sześciokąt foremny w podstawie. Także to jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Dzięki temu możemy od razu narysować sobie poprawny rysunek, no i dobrze potem rozwiązać zadanie. Przejdźmy już zatem do naszych kątów. Na przykład kąt pomiędzy tym odcinkiem BF a odcinkiem BC jest oczywiście w tym miejscu. To jest kąt prosty. Ten odcinek jest prostopadły do całej tej płaszczyzny ABCD, czyli jest prostopadły do wszystkich prostych w tej podstawie. Do tego odcinka, również do przekątnej BD, wszędzie tu mamy kąty proste. Generalnie w takich graniastosłupach, tutaj wszędzie, na przykład w tym miejscu między tymi odcinkami mamy kąt prosty. Gdzie byśmy nie spojrzeli, to mamy bardzo dużo kątów prostych. Nawet jak narysujemy przekątną podstawę i ktoś nas zapyta, jaki kąt tworzy przekątna podstawy z tą wysokością naszego graniastosłupa. Oczywiście też kąt prosty. Kąt między tymi dwoma odcinkami jest prosty, ponieważ wysokość w graniastosłupie jest prostopadła do całej naszej podstawy, czyli w szczególności do jego przekątnej. Mogliby nam również utrudnić trochę sytuację i narysować w graniastosłupie przekątną całej bryły i na przykład zapytać nas o miarę tego kąta. Widzimy, że ten kąt już jest ostry. Może oznaczmy go sobie na przykład literką alfa i spróbujmy obliczyć jego miarę, mając dane jakiejś długości jakichś odcinków w tej bryle. Powiedzmy, że na przykład długość odcinka AB jest równa 2 i może jeszcze sobie weźmy, że objętość V tego graniastosłupa będzie równa 8 pierwiastków z 6 i polecenie jest oblicz miarę kąta alfa między przekątną całego graniastosłupa a wysokością. My widzimy od razu teraz, że ten nasz kąt alfa znajduje się w takim trójkącie prostokątnym i to jest dla nas bardzo cenna informacja. Możemy sobie nawet wyrysować na oddzielnym rysunku ten nasz trójkąt prostokątny. Kąt prosty jest przy wierzchołku D, ten nasz kąt alfa jest przy wierzchołku H i jeszcze mamy wierzchołek B. No i możemy dosyć łatwo policzyć długość tego odcinka BD. Dlaczego? Ponieważ to jest przekątna w kwadracie o boku 2. Te wszystkie odcinki mają długość 2. Wiemy, że graniastosłup jest prawidłowy czworokątny, czyli tu w podstawie mamy kwadrat. Gdybyśmy sobie zrobili taki pomocniczy rysunek i narysowali naszą podstawę A, B, C, D. Wiemy, że bok tego kwadratu jest równy 2, no to przekątna kwadratu o boku A jest równa A pierwiastki z 2, czyli w naszym przypadku 2 pierwiastki z 2. Czyli ten odcinek w naszym trójkącie prostokątnym już możemy sobie zaznaczyć. Tu mamy 2 pierwiastki z 2, to wiemy. Gdybyśmy znali jeszcze długość któregoś z tych dwóch odcinków, to z trygonometrii moglibyśmy policzyć miarę kąta alfa. Który z nich damy radę policzyć? No nie wykorzystaliśmy jeszcze naszej objętości. Gdybyśmy chcieli policzyć objętość takiego graniastosłupa, to pomnożylibyśmy pole podstawy przez wysokość. Ale mamy tą objętość, czyli możemy policzyć wysokość. Napiszmy sobie, że pole podstawy
razy wysokość. Może ją nazwę małą literką H, no bo już duże H nieopatrznie zarezerwowałem tutaj na punkt, na jeden z wierzchołków naszego grania stosłupa. To podpiszmy sobie, że to jest nasz odcinek H w dużej bryle. Tutaj mamy H. Pole podstawy razy wysokość. My wiemy, że ta objętość jest równa 8 pierwiastków z 6. Pole podstawy też bez trudu liczymy. Pole kwadratu oboku 2, 2 do kwadratu, 2 razy 2 to 4, czyli 4 razy h równa się 8 pierwiastków z 6, czyli stąd wyliczamy h, 8 pierwiastków z 6 na 4 to 2 pierwiastki z 6. Czyli mamy wyliczoną długość tego odcinka. Tu mamy 2 pierwiastki z 6, mamy dwie przyprostokątne, więc możemy wykorzystać tangensa. Pamiętamy, że z definicji tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciwko kąta alfa, czyli zaczyna się tak jak sinus, a potem lecimy do drugiej przyprostokątnej, czyli możemy napisać, że tangens naszego kąta alfa to się równa 2 pierwiastki z 2 podzielić na 2 pierwiastki z 6. Dwójki się skracają, tutaj pierwiastki też możemy podzielić, licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch, na górze wyjdzie 1, na dole wyjdzie pierwiastek z 3, no i jeszcze usuwając niewymierność z mianownika otrzymujemy pierwiastek z 3 przez 3. No i stąd płynie dla nas taki wniosek, że kąt alfa jest równy 30 stopni. Z tablic trygonometrycznych możemy odczytać, że tangens alfa jest równy tyle właśnie dla kąta alfa równego 30 stopni z tej naszej tabelki z wybranymi kątami 30, 45 i 60 stopni. No i w taki oto sposób rozwiązaliśmy to stosunkowo proste zadanie. Na pierwszy rzut oka mogło się wydawać trudne, bo mieliśmy długość tylko jednego odcinka i objętość całej bryły, a musimy wyliczyć jakiś kąt, ale jak się spokojnie nad zadaniem zastanowiliśmy, co mamy, co z tych danych możemy po kolei obliczyć, to okazuje się, że wcale nie jest takie trudne. Generalnie to jest taka dobra rada do zadań z geometrii przestrzennej, że jeżeli nie macie pomysłu na rozwiązanie jakiegoś zadania, to patrzycie na to, jakie macie dane w tym zadaniu i co z tych danych da się jeszcze wyliczyć. Nawet jeżeli to na pierwszy rzut oka wydaje się nic nie wnoszące, długość jakiegoś odcinka, jakiś kąt, cokolwiek. Jeżeli się uda Wam obliczyć i zaznaczyć na rysunku, to już macie większy zbiór danych. I może z tego większego zbioru danych wtedy będziecie w stanie zauważyć, co jeszcze można wyliczyć, potem co jeszcze, aż w końcu rozpracujecie całą taką bryłę, no i wybierzecie z tych wyliczonych rzeczy odpowiedź do zadania, albo obliczycie na koniec objętość, jak już będą wszystkie odcinki. Generalnie warto wyliczać, co się tylko da w takich zadaniach, bo być może nawet jeżeli nie macie na początku pomysłu, co z tymi danymi zrobić, to jak się pojawią na rysunku, to zobaczycie rozwiązanie. No dobrze, ale zróbmy sobie może teraz kolejny przykład z naszymi kątami. Weźmy sobie przykład drugi i może tak dla odmiany zrobimy sobie jakiś graniastosłup, który nie będzie miał figury foremnej w podstawie. Może tu sobie narysujemy w podstawie prostokąt. Załóżmy, że on będzie miał boki długości 2 oraz 1. No i narysujmy jeszcze wysokości naszej bryły. Powiedzmy, że wysokość będzie miała może długość, powiedzmy, pierwiastek z 3. Czyli mamy takie pudełko, no i w tym pudełku spróbujmy teraz obliczyć może miarę jakiegoś kąta. Załóżmy kąta pomiędzy przekątną tej bryły, a dłuższą krawędzią podstawy. Tu będzie nasz kąt alfa. Spróbujemy obliczyć miarę tego kąta alfa, mając te dane, które na rysunku. Jak się do tego zabrać? Żeby generalnie wyliczyć miarę jakiegoś kąta alfa, tak jak sobie pokazaliśmy w przykładzie pierwszym, to warto mieć ten kąt zamknięty w jakimś trójkącie. Czyli szukamy trójkąta, w którym znajduje się ten kąt alfa. On jest wyznaczony przez te dwa odcinki. Krańce, drugie końce tych odcinków są w tych miejscach, więc takie najnaturalniejsze jest połączenie tych dwóch punktów i utworzyliśmy sobie tutaj trójkąt, o którym w dodatku możemy powiedzieć, że jest prostokątny. Który z tych dwóch kątów jest prosty? Oczywiście ten kąt tutaj. Tej umiejętności zauważania tych kątów prostych też dobrze byłoby, gdybyśmy się nauczyli. Patrzymy sobie, że ponieważ to jest graniastosłup ze ścianami prostopadłymi,
każda ściana jest prostopadła do każdej, moglibyśmy inaczej powiedzieć, że to jest prostopadłościan, to ta krawędź jest prostopadła do całej tej płaszczyzny, czyli w szczególności do przekątnej tej płaszczyzny. Do każdej z krawędzi tej ścianki, do tego odcinka, tu wszędzie mielibyśmy kąty proste. Teoretycznie o tym będziemy sobie mówili dopiero w kolejnej części kursu, bo CKE podzieliło nam te kąty. Tutaj teoretycznie mamy tylko kąty pomiędzy odcinkami, a między odcinkami i płaszczyznami będziemy mieli dopiero w kolejnej części, no ale tak wybiegając nieco w przód, już teraz oswajamy się z tymi może trochę trudniejszymi kątami pomiędzy odcinkami a całymi płaszczyznami. W każdym razie, gdy już namierzyliśmy, że tutaj mamy kąt prosty, to mamy nasz kąt alfa w trójkącie prostokątnym. Jeden bok tego trójkąta, a konkretnie przy prostokątną już mamy, ona jest równa 2. Jakbyśmy znali któryś z pozostałych odcinków, no to moglibyśmy z trygonometrii policzyć miarę kąta alfa. No to może spróbujmy policzyć długość tego odcinka. To można zrobić bardzo łatwo, bo długość tego odcinka mamy. Tu mamy 1, ponieważ tu było 1, no i mamy jeszcze wysokość. Pierwiastek z 3, to podpiszmy sobie, że tu również mamy pierwiastek z 3. Tutaj rozpoznajemy ten kąt, że jest prosty, także mamy trójkąt prostokątny o takich przyprostokątnych. Możemy policzyć tę przeciwprostokątną, oznaczmy ją sobie x-em. X kwadrat równa się suma kwadratów przyprostokątnych, 1 do kwadratu plus pierwiastek z 3 do kwadratu, czyli x kwadrat to się równa 1 plus 3, czyli 4, czyli x jest równa pierwiastek z 4, czyli 2. Czyli ten odcinek tutaj jest równy 2, no i my widzimy, że tu mamy 2 i tu mamy 2. Co to oznacza? To oznacza, że ten trójkąt jest równoramienny. Te odcinki są równej długości, czyli skoro tu mamy kąt alfa, to również tutaj mamy taki sam kąt alfa. Zatem ile jest równy kąt alfa? No w trójkącie suma miar kątów musi być równa 180 stopni, czyli alfa plus alfa, czyli 2 alfa, plus jeszcze kąt prosty, czyli plus 90 stopni, to ma być równe 180 stopni, czyli 2 alfa to się równa 180 minus 90, czyli 90 stopni, czyli alfa to jest 45 stopni. Czyli jak widzicie, znowu dosyć proste zadanie. Szybko się je zrobiło, trzeba było zauważyć parę rzeczy, zrobić dokładny rysunek. Do tego Was gorąco zachęcam, żebyście robili dokładne rysunki w geometrii przestrzennej, duże, czytelne, bo wtedy możecie łatwo zauważyć pewne zależności, łatwo zauważyć, które odcinki, z których da się wyliczyć i generalnie dużo szybciej i sprawniej się rozwiązuje takie zadania. Teraz przejdźmy sobie może do ostrosłupów. Narysujemy sobie jakiś przykładowy ostrosłup, może też taki prawidłowy z podstawą, która będzie kwadratem. I generalnie jak musimy sami narysować rysunek poglądowy ostrosłupa, może podpiszę jeszcze wierzchołki A, B, C, D, to jest taka jedna sprawdzona, dobra zasada rysowania ostrosłupów prawidłowych, to znaczy takich, które mają w podstawie wielokąt foremny, a wierzchołek znajduje się nad środkiem podstawy, żeby ten środek podstawy dobrze zaznaczyć. W tym celu, jeżeli mamy w podstawie kwadrat, to rysujemy przekątne tego kwadratu. Jeżeli mielibyśmy trójkąt równoboczny, to narysowalibyśmy wysokości. One przecinają się w środku takiej podstawy i tu mamy spodek wysokości. Teraz możemy sobie wysokość rysować na taką wysokość, do jakiej nam wygodnie. Kończymy gdzie chcemy i nasz wierzchołek łączymy z wierzchołkami podstawy i mamy rysunek naszego ostrosłupa. Ja tutaj trochę chyba za mały ten rysunek zrobiłem, mogłem zrobić większy. Zachęcam Was do tego, żebyście robili duże, wyraźne rysunki, bo to po prostu ułatwia rozwiązanie zadania. Oznaczmy sobie nasz wierzchołek na przykład literką E, może spodek wysokości literką F. No i tu może sobie zróbmy takie zadanie, że będziemy widzieli, że kąt między krawędzią boczną ostrosłupa, to są te krawędzie, a krawędzią podstawy jest równy 60 stopni. Gdzie jest ten kąt? Między krawędzią boczną, czyli tym odcinkiem, a krawędzią podstawy. Kącik jest tutaj. Tu napiszmy sobie, że mamy 60 stopni. A powiedzmy, polecenie będzie takie, żeby policzyć miarę kąta między krawędzią boczną a przekątną podstawy. Czyli jakbym sobie tu narysował tak mocniej ten odcinek, no to szukamy
tego kąta alfa. Tu jest kąt pomiędzy krawędzią boczną a przekątną podstawy i to jest jednocześnie kąt pomiędzy krawędzią boczną a całą płaszczyzną podstawy. O tym będziemy mówili sobie w kolejnych częściach kursu. No dobrze, no ale potrzebujemy jeszcze jakieś dane, żeby policzyć ten kąt alfa. Na razie sam kąt 60 stopni to za mało. Dajmy sobie może długość krawędzi podstawy, niech będzie równa 2. No i teraz musimy policzyć kąt alfa. Jak się zabrać do tego zadania? Widzimy, że tu mamy kąt 60 stopni, a ścianki boczne naszego ostrosłupa to są trójkąty równoramienne. Ten odcinek na pewno jest równy temu, tak samo temu i temu. To są wszystko odcinki równej długości. W związku z tym, skoro tu 60, to również tutaj 60 stopni. Jak te dwa kąty są równe 60, to ten kąt w wierzchołku tego trójkąta DCE także ma 60 stopni. Czyli jaki to jest trójkąt? To jest trójkąt równoboczny. Wiemy, że jego podstawa ma długość 2, czyli te krawędzie boczne także muszą mieć długość 2. To już bardzo dużo wiemy o tym naszym ostrosłupie. Możemy sobie nawet wyrysować ten trójkąt FBE, w którym mamy do policzenia kąt alfa. To będzie oczywiście trójkąt prostokątny. Gdzie jest kąt prosty? Przy wierzchołku F. To jest wysokość naszego ostrosłupa, czyli pada pod kątem prostym do całej podstawy, czyli w szczególności do dowolnego odcinka zawartego w podstawie, w tym przypadku do odcinka FB. Tutaj mamy kącik prosty, tu mamy wierzchołek E, nasz kąt alfa do policzenia i już wiemy, że krawędź boczna ma długość 2. Ten odcinek FB też możemy bardzo łatwo policzyć. W podstawie mamy kwadrat o boku 2, to jest nasz kwadrat ABCD. Narysujmy sobie przekątną BD. Wiemy, że ona ma długość 2 pierwiastki z 2, bo to jest przekątna kwadratu o boku 2. Punkt F, który jest środkiem naszej podstawy, dzieli przekątną na dwa odcinki równej długości. Czyli tu mamy pierwiastek z 2 i tu mamy pierwiastek z 2. Łącznie przekątna ma długość 2 pierwiastki z 2, to możemy sobie na tym naszym rysunku podpisać, że tutaj mamy pierwiastek z 2. No i teraz, gdy mamy już długości dwóch odcinków w trójkącie prostokątnym, to miarę tego kąta alfa policzymy z funkcji trygonometrycznych. Z jakiej funkcji tym razem? Mamy przy prostokątną przy kącie alfa, to skorzystamy z kosinusa. Przy prostokątna przy kącie do przeciwprostokątnej to jest kosinus alfa. Napiszmy sobie, że kosinus kąta alfa to się równa pierwiastek z 2 podzielić na 2. No i stąd wynika z tablic trygonometrycznych, że kosinus przyjmuje taką wartość dla kąta alfa równego 45 stopni. No i to jest odpowiedź do naszego zadania. Jak widzicie, znowu błyskawicznie sobie poradziliśmy z tym zadaniem. Dzięki dokładnemu rysunkowi, zauważeniu na początku, że tu mamy trójkąt równoboczny, że wszystkie odcinki są równej długości, no i potem z trójkąta prostokątnego z funkcji trygonometrycznych wyliczyliśmy miarę naszego kąta alfa pomiędzy krawędzią boczną ostrosłupa a przekątną podstawy. Ostrosłupy, z którymi się możemy spotkać na maturze, nie muszą być takie ładne, prawidłowe jak ten, który sobie narysowaliśmy tutaj, chociaż najczęściej właśnie tak się zdarza, że dają nam ostrosłupy prawidłowe. Może się jednak zdarzyć tak, że ostrosłup nie będzie prawidłowy. Narysujmy może sobie ostrosłup o podstawie, która co prawda będzie kwadratem, ale wierzchołek naszego ostrosłupa nie będzie leżał nad środkiem podstawy, tylko nad którymś z wierzchołków. Możemy sobie nazwać naszą podstawę literkami A, B, C, D. No i załóżmy, wierzchołek naszego ostrosłupa będzie leżał nad wierzchołkiem D, czyli tu narysowalibyśmy wysokość naszego ostrosłupa. Powiedzmy, tutaj będzie punkt A. No i teraz krawędzie będą wyglądały w taki sposób. To będzie najdłuższa krawędź. Tu mamy najdłuższą odległość, a krawędź EC oraz EA będą takiej samej długości. Ponieważ te odcinki AD oraz DC są równej długości, założyliśmy, że w podstawie mamy kwadrat. Może podpiszmy na przykład, że tu mamy odległość 3, tutaj też mamy długość 3. No i załóżmy jeszcze, że mamy kąt pomiędzy tą najdłuższą krawędzią boczną naszego ostrosłupa a przekątną podstawy, czyli to będzie
ten kącik tutaj, załóżmy, że on ma miarę 45 stopni. No i załóżmy, że polecenie będzie takie, żeby obliczyć miarę kąta pomiędzy krótszą krawędzią boczną a krawędzią podstawy. Czyli to będzie ten kącik tutaj, nazwijmy go sobie może standardowo literką alfa. No i jak teraz policzyć miarę tego kąta alfa? Dobrze, już pozaznaczaliśmy kąty, to teraz może z tego kąta spróbujemy coś więcej wyliczyć. Widzimy, że ten kąt jest w trójkącie prostokątnym, wysokość jest prostopadła do każdej prostej, do każdego odcinka w podstawie, czyli w szczególności do tego odcinka. Tutaj mamy kąt prosty. Skoro tu jest 45 stopni, to w związku z tym tutaj także musi być 45 stopni, ponieważ suma kątów w trójkącie jest równa 180. Skoro tak, to te odcinki, ten odcinek i ten odcinek muszą być równej długości. To musi być trójkąt równoramienny, skoro kąty przy tej podstawie są takie same. Skoro tak, to możemy szybko policzyć, jaka jest długość tego odcinka i tego, ponieważ ten odcinek to jest przekątna w kwadracie o boku 3, czyli ma długość 3 pierwiastki z 2, czyli ten odcinek także ma długość 3 pierwiastki z 2, no to jak widzicie, już bardzo dużo wiemy o tym naszym nietypowym ostrosłupie i teraz możemy spróbować dobrać się do naszego kąta alfa. Wyrysujmy sobie ten trójkąt DCE na oddzielnym rysunku, żebyśmy go wyraźniej widzieli. Wszystko, co w nim mamy dane. Tutaj mamy kącik prosty przy wierzchołku DCE i długość tego odcinka DC jest znana. To jest długość krawędzi podstawy. Jest równa 3. Wysokość sobie przed chwilą policzyliśmy. Jest równa 3 pierwiastki z 2, no i musimy policzyć miarę tego kąta alfa. To zadanie bardzo łatwe, już to dzisiaj przerabialiśmy. Możemy skorzystać w tym przypadku z tangensa. Tangens to stosunek przy prostokątnej naprzeciwko kąta w trójkącie prostokątnym do drugiej przy prostokątnej. Czyli napisalibyśmy, że tangens kąta alfa to się równa 3 pierwiastki z 2 podzielić na 3, czyli to wychodzi po prostu pierwiastek z 2. No i w związku z tym, ile jest równy kąt alfa? No niestety w tym przypadku nie będziemy mieli żadnej takiej ładnej, okrągłej wartości, ponieważ pierwiastek z 2 nie jest przyjmowany dla żadnego kąta 30, 45, 60 stopni, tych, które mamy wyszczególnione w tablicach, w tabelce maturalnej, ale żeby odgadnąć przybliżoną miarę kąta alfa, to możemy zajrzeć do tych tablic, które znajdują się na końcu. No i tu mamy kolumnę z tangensem alfa i szukamy tutaj wartości pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 to około 1,41, czyli tutaj mamy to najlepsze przybliżenie naszego pierwiastka z 2. Tangens jest brany z kąta alfa, no to patrzymy, ile musi mieć wtedy kąt alfa. No i tu widzimy, że 55 stopni. Czyli wracając do naszego zadania, moglibyśmy napisać, że alfa to w przybliżeniu 55 stopni. Nie jest to wartość dokładna, tylko przybliżona, no ale niestety, jeżeli funkcje trygonometryczne przyjmują takie nietypowe wartości, które nie są odpowiednikami kątów 30, 45, 60 stopni, no to nie jesteśmy w stanie wskazać lepszej odpowiedzi niż taką przybliżoną właśnie z tych tablic, które są na końcu. Jeżeli jest takie polecenie, żeby podać miarę przybliżoną kąta w takim zadaniu, to musimy ją odczytać i podać w takiej przybliżonej postaci. Także mam nadzieję, że już z grubsza wiecie, na czym polega rozpoznawanie i liczenie miar kątów w bryłach, w graniostosłupach, w ostrosłupach. Do tej części kursu przygotowałem zbiorek z zadaniami i na początku tego zbiorku, jako pierwsze nagranie, umieściłem taki też filmik z rozpoznawaniem kątów w bryłach, który nagrałem jakiś czas temu. Tam będziecie mieli najróżniejsze kąty w bryłach, nie tylko kąty pomiędzy odcinkami, na których tutaj się skupiłem, również pomiędzy odcinkami i płaszczyznami, czyli to, czym będziemy się zajmowali w kolejnych częściach kursu. Możecie go sobie obejrzeć, na pewno też Wam się przyda, będzie w pewien sposób kształcący i będziecie przygotowani na to, czego będziemy się uczyli w kolejnych częściach kursu. No i na tych kilku zadankach, które tam umieściłem, również możecie poćwiczyć rozwiązywania zadań ze stereometrii, gdzie występują kąty między odcinkami. W tym nagraniu z mojej strony to już byłoby na tyle, także dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę owocnej nauki i pozdrawiam serdecznie.